Moi najdrożsi widzowie, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Temat kamieni szlachetnych. O to pytacie mnie bardzo często. Właściwie praktycznie codziennie pojawiają się pytania związane z tym, jaki kamień wybrać, jak go wybrać, na co zwrócić uwagę, jak kamienie szlachetne oczyszczać, aby utrzymały swoje energie przez dłuższy okres czasu, a także bardzo wiele różnych pytań. I teraz, co jest ważne, co jest takie nieodzowne w tej całej praktyce magicznej związań z kamieniami szlachetnymi? Przede wszystkim to, aby posiadany kamień szlachetny właściwie oczyszczać. I to znacie już z mojego filmu, który jest również tutaj na moim kanale, oczyszczanie talizmanów. I bardzo często pytacie, co zrobić, jak mogę oczyszczać dany kamień szlachetny, jeżeli nie ma słońca. I tutaj to jest bardzo proste, moi drodzy. Przede wszystkim korzystacie na przykład z kryształów górskich, tych malutkich, które dla Was pokazałam w innym filmiku, również na moim kanale, i z hematytów, czyli najpierw kładziecie kamień szlachetny w hematytach, a następnie w kryształach górskich, aby hematyty zabrały z niego tą negatywną energię, a kryształy górskie, aby przywróciły mu tą pozytywną, czyli aktywowały jak gdyby tą pozytywną energię. Jeżeli chcielibyście mocniej odnowić energię danego minerału, to oczywiście po takiej kąpieli, najpierw w hematytach, potem w kryształach górskich, zabieramy taki kamień szlachetny na zewnątrz. I tutaj bardzo często polecam Wam metodę oczyszczania, energetyzowania pod zimną wodą, na przykład w strumieniu, czy w jakiejś rzece, gdzie jest woda czysta, bez jakichś dodatków, bez chloru, fluoru i tych wszystkich innych świństw. I po takiej kąpieli Wy taki kamień szlachetny wystawiacie na słońce. Ale co zrobić, jeżeli nie ma słońca? Jeżeli mamy teraz jesień, mamy zimę i to słońce jest ograniczone, to wówczas najlepiej zakopać swój własny kamień szlachetny lub biżuterię z danym kamieniem, czy cały wisiorek. Jak na przykład w całości wykorzystujecie coś jako talizman, to oczywiście również w takim przypadku razem ze spiralą, razem ze sznureczkiem zakopujecie kamień szlachetny pod dobrze wyrośniętym drzewem. Jeżeli ziemia jest zmarznięta, to wystarczy troszeczkę tylko odkopać i następnie położyć, przykryć to przy pomocy gałązek, przy pomocy liści, aby nikt tego nie widział, i zostawić na przykład na cały dzień i na całą noc. Można również kamienie szlachetne oczyszczać w dymie palonych roślin. Tutaj proszę sobie zerknąć do mojego filmu na temat rytualnego spalania roślin, a także białej szałwi, również na moim kanale. Wy, spalając daną roślinę, trzymacie kamień szlachetny w dymie tej rośliny i wówczas on przewspaniale oczyszcza się i energetyzuje. I tu jest również bardzo ważne, aby wybrać te rośliny, które są odpowiedzialne za energetyzowanie danego kamienia szlachetnego, ponieważ każdy kamień szlachetny ma przyporządkowaną swoją własną planetę, kolor, czyli magia kolorów, a także rośliny, które jak gdyby z nim współpracują. I oczywiście z takich roślin korzystamy, jeżeli dany kamień chcemy ożywić. Moi drodzy, bardzo wiele pytań związanych z tym, jak wybrać kamień szlachetny, który kamień jest odpowiedni dla mnie, czyli wiadomo, każdy kamień ma jakieś działanie, każdy ma troszeczkę inne działanie, jest wiele, które są podobne, czyli mają to działanie podobne, a jest wiele kompletnie różnych. I tutaj najlepiej korzystać z Waszego własnego odczucia, czyli z Waszej duszy, z tego, co podpowiada Wam Wasz anioł stróż, czy ta dusza wyższa. Czyli wybierając na przykład kamień szlachetny, Wy kierujecie się odczuciem. Czyli ten mi się w danym momencie podoba, on mnie przyciąga, czyli on na pewno będzie dla mnie odpowiedni. I tutaj można kupować kamienie szlachetne czy przez internet, czy na giełdzie minerałów i zawsze kierujemy się tym odczuciem. Ten mi się spodoba, ten mnie jak gdyby woła i dlatego ten jest odpowiedni, ten należy wybrać. To jest taki pierwszy, taki najłatwiejszy sposób, aby wybrać ten odpowiedni dla Ciebie w danym momencie kamień szlachetny. Często pojawia się również taka wskazówka od tej siły wyższej czy od anioła stróża, czyli bardzo często przeglądając na przykład strony w internecie, przeglądając czasopisma, trafiacie na te same informacje, czyli trafiacie na przykład na ametyst, czy na omówienie jakiegoś działania, jakiegoś kielicha czy misy wykonanej z ametystu. Czy w jakiejś rozmowie z przyjacielem nagle przyjaciel mówi do Was: a wiesz, kupiłem sobie czy kupiłam sobie ametyst. I w tym momencie to są takie przypadki, których nie ma, bo nie ma przypadków. To są takie wskazówki od tej duszy wyższej, czy jak gdyby od Waszego anioła stróża, aby zwrócić uwagę w danym momencie dokładnie na ten kamień szlachetny, czyli na przykład na ametyst. I to jest takie bardzo ważne. I przy zakupie danego kamienia szlachetnego warto również zwrócić uwagę na to, że można trafić na kamienie martwe. No niestety, moi kochani, tak to jest, że mnie osobiście się również zdarzyło kupić naszyjnik z jaspisu czerwonego i ten naszyjnik kupiłam przez internet i niestety po otrzymaniu paczuszki, po trzymaniu w dłoniach tego naszyjnika okazało się, że jest po prostu martwy. To jest kamień szlachetny, który nie wytwarza żadnych wibracji, czyli trzymając go w Waszych dłoniach, Wy nie czujecie nic, kompletnie jakbyście trzymali w dłoniach, nie wiem, coś kompletnie martwego, coś, co nie wytwarza, nie przekazuje żadnych energii, coś, co nie współpracuje z Wami. Dlatego takie rzeczy się zdarzają i ja w mojej praktyce stosowałam już wszystkie możliwe metody, aby ten naszyjnik ożywić i do tej pory mi się to nie udało. To są w tej chwili 3 lata. On spoczywa cały czas w mojej szkatułce, oddzielony od całkiem innych kamieni szlachetnych, ponieważ przypuszczam, że został on w jakiś sposób poddany albo jakiejś obróbce przy pomocy promieniowania takiego negatywnego lub po prostu w jakiś sposób coś na niego zadziałało, że został uśmiercony. Czyli na to również warto zwrócić uwagę, że może się coś takiego zdarzyć. Kupicie kamień szlachetny i on po prostu nie reaguje. Jak odczuwamy te wibracje? Moi drodzy, ja mam tutaj przy mnie kamienie Moki Marble, czyli żywe kamienie. Wy je znacie z mojego bloga, Wy je znacie z moich artykułów, również z mojej książki. To są niezwykłe kamienie, które mają w sobie olbrzymie moce, bardzo, bardzo silnie wibrujące. I kilka osób, które otrzymały ode mnie takie właśnie kamienie, pisało, że rzeczywiście zaobserwowały to tańczenie, czyli uciekanie na przykład kamienia w nocy. Gdy zasypiały z danym kamieniem, okazało się, że następnego dnia on na przykład był w innym pokoju, co było praktycznie niemożliwe. Tak, jeżeli chcemy sobie coś wytłumaczyć rozumowo, było to niemożliwe, aby coś takiego się zdarzyło, a jednak się zdarzyło, bo te kamienie mają bardzo, bardzo silne energie. Natomiast inne